Jak podążać tą drogą materializacji, tą drogą kreowania Twojego królestwa i Twojego otoczenia i tego świata wokół nas? Twórz jasne, krystaliczne wizje. Wizje, które są czyste, które są wypełnione światłem i które są zgodne z Twoim sercem. Czyli jeżeli chcesz, by Twoje życie wyglądało tak, tak czy tak, to sprawdź każdą z tych wizji, jak ją czujesz, czy jest zgodna z Twoim sercem. Jeżeli tak, to stwórz tą wizję we wszystkich szczegółach i codziennie, na przykład wieczorem, ładuj ją Twoją energią. Zamiast wysyłać Twoją energią życiową, energię materializacji, kreowania i tworzenia na inne wizje, które przypłynęły do Ciebie z obcych źródeł, od innych ludzi, z globalnej świadomości, czy od istot, które sterują ludźmi, Twoją energię wysyłasz na tworzenie Twojej idealnej wizji. Twojej świetlistej wizji Twojego życia, każdej dziedziny Twojego życia i ziemi tego świata wokół nas. Zwróć na to uwagę, że gdy przychodzimy tutaj do tego ciała materialnego, to nasza dusza dokładnie wie, do czego została powołana, czyli jaki ma cel tutaj na ziemi. Co chce zrealizować? Co chce tutaj zmaterializować? Dlatego przychodzimy do tego świata, by przynieść energie wyższe, energię wszechświata i zmaterializować je, czyli stworzyć je w materii. I jeszcze jako małe dzieci dokładnie wiemy, pamiętamy to nasze powołanie, dlaczego tutaj jesteśmy. Ale później przez cały ten system wychowania, przez cały ten system norm, że to wolno, a tego nie wolno. Bądź taką osobą, a taką nie. Idź w tym kierunku nie. Dokładnie tak, jak w bajce Kraina Lodu. Gdy księżniczka Elza odkryła swoje właściwości materializacji, bardzo obrazowo i symbolicznie zostało to przedstawione. Materializacji jej myśli, jej wizji. To jej rodzice powiedzieli, że jest to niebezpieczne, że musi to ukrywać przed światem, przed ludźmi. I najlepiej ukrywać, kim naprawdę jest i żyć według jakiegoś wzoru. I w tym momencie, gdy wyrywa się z tej klatki przekonań i mówi, że odrzucam przeszłość, zostawiam tą starą siebie w przeszłości, zostawiam to wszystko, co mnie ograniczało, zostawiam to wszystko, co mnie hamowało i teraz jestem naprawdę sobą, czuję moją siłę i czuję moją moc i zostawię po sobie ślad. Jestem prawdziwą ja, czyli jestem moją prawdziwą istotą w połączeniu z moją duszą wyższą. I nic nie może mnie zatrzymać. I w tym momencie, gdy otwiera się na tą całą energię jej duszy, czyli jestem prawdziwą ja, czyli jestem prawdziwym ja, tym prawdziwym, boskim, boską cząsteczką, to zaczyna tworzyć przepiękne rzeczy. Zaczyna tworzyć kryształowy pałac.